Witaj, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o pewnym unikatowym na naszej szerokości geograficznej, ale niezwykle skutecznym sposobie na podniesienie odporności, która szczególnie teraz jest bardzo ważna. Sposób ten nie tylko podnosi odporność, ale podnosi również witalność i to w każdej dziedzinie. Nie będę Ci tutaj mówił o tym, o czym już wiesz. Ćwiczenia fizyczne, owszem, bardzo ważne, natomiast nie jestem od tego specjalistą. Ja jakieś tam ćwiczenia wykonuję, natomiast uważam, że one powinny być dobrane do osoby. Jeżeli już chcesz jakieś ćwiczenia systemowe wykonywać, to tutaj chyba najbardziej poleciłbym jogę. Dlaczego jogę? Bo związana jest również z różnymi systemami, ćwiczeniami oddechowymi. Oddychanie jest również niezwykle ważne przy odporności, przy witalności. Nie będę się powtarzał, jeżeli chcesz coś wiedzieć na ten temat, obejrzyj mój film pod tytułem Magiczne oddychanie. Ważna jest dieta. Również o tym mówiłem na innych filmach, chociażby Tajemna dieta czarownic czy Wiosenny detoks. Ważne jest odpowiednie nastawienie psychiczne, odpowiednie prace nad swoją energią. Tutaj jest wiele filmów na moim kanale na ten temat, także zachęcam do obejrzenia. W niczym nie chciałbym się powtarzać, chodzi o ten nowy, unikatowy sposób. Może zacznę od tego, że wykonywałem różne zawody, jestem również właścicielem psa. Chociaż źle powiedziałem, nie jestem właścicielem psa. Żadna żywa istota nie może być czyjąś własnością. Zacznijmy jeszcze raz. Wykonywałem różne zawody, jestem opiekunem i towarzyszem psa. W związku z czym czasami zdarzało mi się wstać bardzo rano, wstać o świcie, czy nawet przed świtem i wyjść z domu. I cóż, zadziwiająca sprawa. Takiego dnia, pomimo krótkiego snu, pomimo tego, że powinienem być prawie że nieżywy, czułem się lepiej, czułem się silniejszym, czułem się w lepszym humorze. Ci, którzy interesują się wiedzą wedyjską, już chyba wiedzą, o czym będę mówić. Natomiast tak, dla tych, co nie wiedzą, tutaj po raz kolejny sięgam do starej wiedzy wedyjskiej. Przypominam, że jest to wiedza, nie religia, nie system wierzeń, po prostu wiedza. Chodzi mi o amritę. Amrita, nektar bogów, hormon życia, eliksir nieśmiertelności. Bogowie piją sobie to kubeczkami, dzbaneczkami, niektórzy jak już tam chcą, to i z wiaderka. Natomiast nam, ludziom, również część tego nektaru została dana. Każdy człowiek codziennie o poranku, dokładnie w momencie wschodu słońca, otrzymuje część tego nektaru. To jest pojedyncza kropla, która rodzi się u nasady języka i potem rozpływa się po ciele. Znasz historię o joginach, którzy przez dłuższy czas mogą wytrwać bez jedzenia. Popularnie mówi się, że odżywiają się praną. Raczej błąd. Prana to jest po prostu oddychanie. Oczywiście prawidłowe oddychanie pomaga utrzymać się w dobrej kondycji, natomiast nie zastąpi energii jedzenia. Tą energię można zastąpić poprzez większą ilość amrit. Oni już mają swoje metody, swoje sposoby, żeby zwiększyć ilość tego wydzielanego nektaru. Mają metody, żeby go lepiej rozprowadzić po ciele. Nie chciałbym tutaj Cię narażać na jakieś zbyt trudne ćwiczenia. Nie będę Ci tych metod tutaj rozkminiał. Podam Ci sposób, w jaki sposób Ty możesz tą jedną kroplę, która jest nam dana, a utrzymuje nas przy życiu przez cały dzień, powiększyć, sprawić, żeby lepiej rozeszła się po organizmie, sprawić, żeby dała Ci więcej odporności, więcej siły, więcej radości.
Tutaj wiąże się to z pewną niewygodą. Tak jak mówiłem o tych moich przypadkach, trzeba wstać przed świtem. Trzeba wstać przed świtem i w odpowiedni sposób przygotować się. Przygotować się na wytworzenie i przyjęcie tego nektaru. O świcie trzeba być w pełnej czystości. I to zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Także potrzeba ci minimum 20 minut, bo musisz się wykąpać. Musisz dokładnie umyć zęby, język, musisz napić się wody, organizm powinien być nawodniony, również jama ustna powinna być nawodniona, wilgotna. Nie kawka, papieros, nie, to potem woda, czysta woda. Musisz również przygotować się wewnętrznie na wytworzenie i przyjęcie tego nektaru. Jak to zrobić? Jeżeli jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, módl się, tylko błagam, nie do jakiegoś Wincentego a Paulo, nie do Bożej Mateczki. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to nie jesteś wincencjaninem, jeżeli jesteś chrześcijanką, to nie jesteś mateczkanką. Chrześcijanin, według mnie przynajmniej, modli się do Jezusa Chrystusa albo Boga w Trójcy Jedynego. Nie chodźmy na boki. Możesz się modlić do Chrystusa, do Boga w Trójcy Jedynego. Jeżeli jesteś wyznawcą religii mojżeszowej, módl się do Jahwe. Jeżeli muzułmanką, do Allaha. Możesz śpiewać hymn do Słońca, możesz mówić mantry. Cokolwiek jest bliskie Twojemu sercu, cokolwiek jest bliskie Twojemu wnętrzu, cokolwiek uważasz za dobre i właściwe. Chodzi o wewnętrzne oczyszczenie. O wewnętrzne przygotowanie na przyjęcie nektaru nieśmiertelności, nektaru bogów. Także myślę, 20 minut to jest takie minimum. Dobrze by było, żeby w momencie wschodu słońca byłaś gdzieś poza domem, twarzą w kierunku wschodzącego słońca. W całkowitej czystości, w całkowitym spokoju wewnętrznym. Przygotowujesz się na ten moment, masz świadomość nadejścia tego ważnego momentu. W momencie wschodu słońca wytwarza się ta kropla. Jeżeli się odpowiednio przygotujesz, ta kropla będzie dużo większa niż zazwyczaj, kiedy śpisz z suchymi ustami i to rozpływa się po ciele byle jak. Będzie większa, będzie bardziej treściwa, twój organizm lepiej to przyjmie. Ideałem jest to, co robią adepci tej sztuki 96 minut przed wschodem. Dlaczego? W wiedzy wedyjskiej doba podzielona jest na 30-48-minutowych okresów. Akurat te dwa okresy przed świtem to jest okres słońca i okres Pana Bramy, okres tworzenia. To tak jakby od nowa tworzył się świat o świcie. Ty też możesz z tym światem od nowa się stworzyć, natomiast to bardzo ciężko, niekoniecznie musisz to robić. Te 20 minut dadzą wystarczająco dobry efekt. Czy musisz mi wierzyć? Nie musisz. Dlaczego? To, co mówię, nie jest prawdą objawioną, ale wypróbuj. Wypróbuj jeden raz. Jeżeli mi chodzi o odporność, to tego raczej nie poczujesz, natomiast tutaj proszę Cię o wiarę, ale poczujesz, że masz więcej sił, masz więcej, lepszy przepływ myśli, inaczej postrzegasz świat, masz w sobie więcej radości tego dnia. Jeżeli w tym zasmakujesz, będziesz to robić częściej, nabywać odporność, nabywać siłę, będziesz po prostu nabywać szczęścia, które może ci zostać dane. Nie musisz, tak jak mówię, nie jest, wiedza wedyjska jest wiedzą, nie religią, nie systemem filozoficznym. Nie musisz w nic wierzyć, nie musisz porzucać swojej religii, swojej filozofii, swojego postrzegania świata. To jest po prostu narzędzie. Daję ci do ręki narzędzie, które ma ci pomóc. Teraz doba epidemii, to, że nie mam w tej chwili na sobie maseczki, nie znaczy, że nie noszę jej na co dzień. Ludzie się boją. Ty możesz uniknąć lęku.
możesz podnieść swoją odporność, możesz podnieść swoją witalność. I tak jak mówiłem na początku, to jest witalność nie tylko jeżeli chodzi o zdrowie, też siła organizmu w każdym aspekcie, też umysł, też jasność spojrzenia na świat. Myślę, że warto spróbować. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów. Zapraszam Cię oczywiście do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle i do zobaczenia.